No dzień dobry. Jesteśmy, drodzy Państwo, na żywo. Cześć Adam, raz jeszcze. Cześć, miło mi. Mi również jest bardzo miło, że jesteście dzisiaj moim gościem i że Państwo jesteście z nami. Słuchajcie, wiemy, że jest piątek po południu, ale temat jest bardzo ciekawy. W związku z powyższym cieszymy się chyba obydwoje, że możemy go dzisiaj poruszyć. Dzisiaj moim gościem jest, jak Państwo widzicie, dr Adam Czyżyk. My się z panem doktorem Adamem znamy już od kilku lat, tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, bardzo fajny ginekolog, zaangażowany naukowo, który pracuje nie tylko z pacjentami z zespołem policystycznych jajników, ale rozumiem, Adam, że do twojego grona szerokich zainteresowań należą w ogóle zaburzenia endokrynologiczne. I co dla mnie jest wyjątkowe, ty jesteś też specjalistą od spraw żywienia. Tak. Ja się zajmuję rzeczywiście, jestem ginekologiem położnikiem, ale zajmuję się głównie endokrynologią ginekologiczną, zajmuję się problemami hormonalnymi w szerokim rozumieniu, czyli tak jak bardzo wielu pacjentów rozumie, że tarczycą, zespołem policystycznych jajników, ale też zespołem metabolicznym gdzieś i otyłością. Więc te nasze tematy siłą rzeczy często się spotykają i często są wspólne. I w ostatnim czasie mocno zajmuję się również niepłodnością, a tak, owszem, jestem również po dietetyce, więc te tematy również są mi bliskie i staram się zawsze tam umiejętnie wpleść. No ale to jest rewelacja, bo tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że nie można mieć lepszego połączenia medycznie niż ginekolog, który jednoczasowo jest, słuchaj, dietetykiem. Czyli zadam ci od razu pytanie, czy widzisz rolę diety w leczeniu zaburzeń hormonalnych u kobiet? Jesteś najlepszą osobą ku temu. Zawsze. No i o to chodzi. Słuchajcie, dlatego my się z Adamem bardzo dobrze rozumiemy. Krótka odpowiedź. Krótka odpowiedź. Tak, słuchajcie, my też zawsze o tym mówimy. Dieta, suplementacja, ocena mikrobiomu, no to są rzeczywiście takie sposoby działania, o ile możemy działać przyczynowo na wiele jednostek tak zwanych kobiecych, hormonalnych. W związku z powyższym tą rolę diety, jeżeli nam się tylko uda, też dzisiaj poruszymy, bo dzisiejszy, słuchaj, nasz tutaj występ, kochani, a dokładnie twój, Adam, występ, bo ja będę tylko pytającym, zespół policystycznych jajników. I jest to rzeczywiście temat, który pozwoliliśmy sobie tutaj z tobą realizować na prośbę wielu naszych pacjentek. Bardzo duża grupa kobiet, która do nas trafia, trafia oczywiście przede wszystkim z problemami gastrologicznymi, czyli bóle brzucha, biegunki, SIBO, wzdęcia, ale najczęściej jak analizujemy wywiad chorobowy, okazuje się, że występują u nich również zespół policystycznych jajników, ewentualnie endometrioza. Więc wydaje się, że to jest olbrzymi problem. Nie wiem, czy tylko jeżeli chodzi o populację krajów takich wysoko rozwiniętych jak my, czy ogólnie jest to taki problem globalny. Więc może słuchaj, tytułem wstępu, kto nie wie albo chce się dowiedzieć dokładnie, o już się pojawia pytanie, gdzie pan doktor przyjmuje? Słuchajcie, pan doktor przyjmuje w Poznaniu. Czyli te z pań, które mają to szczęście mieszkać gdzieś tam w okolicy naszego województwa wielkopolskiego. Adam, to może powiedz, gdzie przyjmujesz od razu. Głównie przyjmuję obecnie w Centrum Medycznym Lekarzy na ulicy Ostrowskiej, więc tam mnie można spotkać najczęściej. My podamy oczywiście namiary na pana doktora, tak jak zawsze, słuchajcie, napiszemy, gdzie przyjmuję. W związku z powyższym będziemy już mogli was bezpośrednio do Adama przekierować. Adam, czym właściwie jest zespół policystycznych jajników, w skrócie PCOS, tak jak pacjentki z reguły przekazują, że mają PCOS-a, dlaczego on się rozwija, czym się charakteryzuje i kto w ogóle powinien zwrócić uwagę na to, żeby ewentualnie taką diagnostykę podjąć, czyli jakie są najczęstsze objawy tej choroby? Okej. Ja na wstępie może zaznaczę, że zawsze z moimi pacjentkami staram się im wyjaśnić na początku, czym zespół policystycznych jajników jest, ponieważ wiedza na temat tego, co mi jest, naprawdę pozwala uniknąć wielu nieporozumień w tak zwanym szumnie, zwanym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Pacjentka musi to rozumieć i pozwól, że może przydługawo, ale wytłumaczę to tak, jak najczęściej mówię to pacjentom. Że zespół policystycznych jajników, po pierwsze to on się co najmniej nietrafnie nazywa, bo ta nazwa zwraca uwagę po pierwsze na to, że jest to problem tylko i wyłącznie z jajnikiem, a to jest nieprawda, a po drugie sugeruje, że tam są cysty, czyli torbiele na jajnikach, a to też nieprawda. Tam są pęcherzyki jajnikowe zatrzymane, a to nie są torbiele. Więc myśląc o zespole policystycznych jajników, myślmy o zespole, który jest tak naprawdę chorobą endokrynologiczno-metaboliczną całego organizmu. To nie jest tylko dysfunkcja jajnika, a broń Boże, nie tylko obraz jajnika policystycznego. To jest nagminny błąd i pacjenci, i niekiedy również specjaliści gdzieś tam, którzy są ciut dalej od endokrynologii, myślą, że policystyczny jajnik to jest ten obrazek w USG i to tyle, a to wcale tak nie jest.
Więc zespół policystycznych jajników. Rozwiewamy mity. No. Zespół policystycznych jajników to są trzy problemy dla każdej pacjentki i tak najprościej o tym opowiedzieć. Więc po pierwsze są to zaburzenia owulacji, czyli dziewczyny mają nieregularne miesiączki, które wynikają z zaburzeń tejże owulacji. Czasem w ogóle nie mają miesiączki, to są takie bardziej zaawansowane zespoły. I część z nich, bo to są dwa aspekty związane z zaburzeniami owulacji, czyli miesiączki z jednej strony, a z drugiej strony płodność. I ta płodność w internecie zdominowała bardzo mocno temat, często niesłusznie. Te pacjentki są bardzo różne i każda jest inna. I powiedzieć, że to jest bezpłodność, to na pewno za dużo. Powiedzieć, że na pewno będzie miała problem z płodnością, samoistnym zajściem w ciąży, to też jest często bardzo dużo. Ja zawsze mówię, że tym problemem będziemy się martwić, jak zaistnieje. Więc to jest ten pierwszy problem zaburzenia owulacji, czyli miesiączki i trochę płodność. Drugi problem to są objawy hiperandrogenizacji. Często do nas dziewczyny trafiają, bo mają nadmierne obłosienie albo są odsyłane przez dermatologów, bo mają problem z przetrwałym trądzikiem, który utrzymuje się po okresie dojrzewania. Względnie trafiają do nas dziewczyny, które mają problem z łysieniem androgenowym. I te wszystkie problemy można podpiąć pod właśnie problem z nadmiarem hormonów męskich. On niekiedy jest widoczny w wynikach laboratoryjnych, niekiedy nie. Więc mówimy, że jakakolwiek manifestacja, czy laboratoryjna, czy kliniczna, objawy, które pacjentka zgłasza, wystarczą do tego, by powiedzieć, że pacjentka ten problem właśnie ma. I trzeci problem w zespole policystycznych jajników, o zgrozo, największy, najtrudniejszy i kompletnie pomijany w tych internetowych dyskusjach, to jest problem metaboliczny. Te dziewczyny, w skrócie znowu mówiąc, ale dosadnie łatwo tyją, trudno chudną, mają problem ze stanem przedcukrzycowym, z insulinoopornością i te problemy narastają z wiekiem i problemy metaboliczne narastają najczęściej do otyłości centralnej ze współtowarzyszącymi konsekwencjami, czyli są zaburzenia lipidowe, jest cukrzyca typu drugiego, potem z tej insulinooporności, jest nadciśnienie tętnicze, czyli jest coś, co może istotnie skracać ich życie. Ja zawsze mówię, jak do mnie przychodzą te pacjentki, że o ile drugi problem nie skraca życia, to trzeci, o którym mówi się najmniej, tak, i zawsze musimy na niego zwrócić uwagę. I dziewczyny z tym najczęściej tak życiowo mają problem, przychodzą i mówią, kurczę, jestem cały czas na diecie, ja się staram, ja spojrzę na słodkie i tyję, to są często te dziewczyny właśnie. I to jest zespół policystycznych jajników, od strony takiej pacjenckiej, takiego ujęcia niedefinicyjnego, tylko tego, z czym te dziewczyny będą się gdzieś tam mierzyć tak po prostu w swoim życiu. Także to jest zespół policystycznych jajników. Czy to jest częsty problem? Strasznie, to jest strasznie częsty problem. Zespół policystycznych jajników, mówi się, że występuje od 5 do 10% dziewczyn. Ja dlatego często mówię, ale to chyba za dużo na dziś, że jest to taka odmiana, trochę nieszczęśliwa na XXI wiek, ale to jest odmiana metaboliczna, która dostosowuje populację ludzką do niedoborów żywieniowych, które występowały w przeszłości. Teraz ich nie ma i zespół policystycznych jajników stał się po prostu chorobą, ale on występuje na tyle często, że trudno mówić o nim w kategorii czystej tylko i wyłącznie patologii. Ten zespół miał swój sens ewolucyjny, ale występuje nad wyraz często. Okay. Jeśli jeszcze mogę coś dodać. Bardzo... Ja z zafascynowaniem ciebie słucham, Adam, wręcz nie przystawaj. Natomiast trzeba pamiętać, że właśnie jak często gdzieś tam trafiają te pacjentki, to co ty też wspomniałaś i podkreśliłaś, że jak je oglądamy, to okazuje się, że mają coś więcej niż tylko nadwagę i otyłość. I to jest bardzo często, bo przychodzą dziewczyny, mówią, że nie mogą schudnąć, a trwa rozmowa, okej, jest jeszcze problem z tarczycą, a tak w ogóle to z miesiączkami, a jest problem z owłosieniem albo z trądzikiem i okazuje się, że ta insulinooporność, zespół metaboliczny to jest element PCOS-u i ta dziewczyna powinna to wiedzieć, a nie być prowadzona jako tylko dziewczyna z zespołem metabolicznym, więc zawsze warto o tym pomyśleć, czy nie umieścić tego w szerszym kontekście, bo pozwala nam to w dużym stopniu tę dziewczynę jakoś nakierować życiowo i coś tam jej podpowiedzieć, co robić, czego nie robić, na co zwracać uwagę.
Adam, zadam Tobie pytanie, bo jakiś czas temu rozmawiałam z doktorem Janem Olkiem o endometriozie z kolei i wiesz co, rozmawialiśmy sobie o tym, jak często endometrioza nie jest wykrywana, kiedy te objawy już są naprawdę oczywiste czy bardzo widoczne i że kobiety często dowiadują się w wieku może nie podeszłym, ale dojrzałym czy dorosłym, że mają endometriozę, która była przyczyną szeregu problemów, między innymi wiesz właśnie problemy, bolesne menstruacje, tak, czy problemy z poczęciem. Jak to jest, jeżeli chodzi o zespół policystycznych jajników? Czy też tak masz, że trafiają do ciebie kobiety, które problemy mają tak naprawdę od lat, ale nikt im nie dał dobrej diagnozy? Niestety bardzo często, tak jak mówię, brak gdzieś tam często spojrzenia szerzej na tą pacjentkę i na to wszystko, co ona zgłasza, albo do pytania zwyczajnie, bo pomyślenia o tym, że okej, może tu jest jakiś większy problem. I jest jeszcze bardzo jeden ważny aspekt, który dotyczy kliniki zespołu policystycznych jajników i tego, jak go się diagnozuje, ten zespół zmienia się z wiekiem. Bardzo zmienia z wiekiem. Czyli najczęściej młode dziewczyny przychodzą, bo mają problem z miesiączkami, względnie trochę starsze z nadmiarem hormonów męskich, czy przychodzą, bo mają ogłosienie. Natomiast czym starsze pacjentki, tym większy jest odsetek zaburzeń metabolicznych, a jednocześnie spada częstość zaburzeń miesiączkowania. I to prowadzi do tego, że nawet lekarze niekiedy się w tym gubią. Przychodzi dziewczyna na 35, zgłasza otyłość, zgłasza insulinooporność, która gdzieś tam była zdiagnozowana. My ją pytamy, czy są zaburzenia miesiączkowania? Nie. A czy były? Ano były. No i super. Były. Czyli znowu... Mamy regularne miesiączki, bo przeszły. I taka jest historia naturalna zespołu policystycznych jajników. I przez to często dziewczyny trafiają, nawet jest jeszcze inaczej, mówią, no ja kiedyś miałam zespół policystycznych jajników, ale potem ktoś mi powiedział, że nie mam, potem znowu, że mam, więc ja chyba nie mam, albo mam, ja już sama nie wiem, co mam z tym zrobić. I to tak, ma spojrzenie podłużnie, mówiąc cudzysłownie, czyli na całe jej życie i wywiad w takim też kontekście. Właśnie chciałam się w słowo, bo tak się uśmiechnęłam, ale życzliwie z tego względu, że do nas właśnie trafiają najczęściej tak pacjenci z celiakią i mówią, że jak byli dziećmi, to mieli celiakię, ale już nie mają. I są kurczę choroby na całe życie i niesłusznie ten pacjent wprowadzony jest w błąd, że już coś może albo już czegoś nie ma. I ważne, żeby rzeczywiście uświadomić tą chroniczność problemu. Dobra, Adam, to przechodzę dalej. Słuchaj, ewidentnie diagnostyka jest, nie ma jasnych kryteriów i ewidentnie jak zawsze wywiad dokładny, chorobowy, rozmowa z pacjentem jest podstawą. I stąd idziemy, słuchaj, czy rzeczywiście na coś pacjentka, która podejrzewa u siebie PCOS-a powinna zwrócić uwagę. Stąd pojawia mi się pytanie, słuchaj, dosyć ciekawe, czy sam wygląd jajników, czyli liczne pęcherzyki, może świadczyć o policystycznych jajnikach? O policystycznych jajnikach? Tak. O zespole policystycznych jajników. Ja proponuję, że nazwijmy go historycznie zespołem Steina-Leventhala. Nie będziemy pamiętali o tym, że tam są jakieś policystyczne. To ty będziesz to nazywał? Dobra. Dobra, no. Bo znowu to jest ten właśnie zespół policystycznych jajników. Natomiast można mieć policystyczne jajniki i nie mieć zespołu policystycznych jajników. Można mieć zespół policystycznych. Okay, czyli słuchaj, czyli żeby mieć zespół policystycznych jajników, nie wystarczą same policystyczne jajniki, tylko cały zespół objawów, które składają się na ten właśnie zespół. Nawet więcej, można nie mieć policystycznych jajników, a mieć zespół policystycznych jajników, fenotyp B, bo wyróżniamy cztery fenotypy tego zespołu i to prowadzi naprawdę do częstych nieporozumień, że przychodzą, no dobra, to Adam, to powiedz mi, jajników, a mają zespół. Czy są, jakie są w takim razie kryteria, które tobie umożliwiają tak prosto po ludzku zdiagnozowanie, że pacjentka ma zespół policystycznych jajników? Są takowe, czy to jednak wiesz indywidualnie zawsze? Zawsze indywidualnie, świadomie. Aczkolwiek kryteria są i to dość jasne, dość utarte, takie najpowszechniejsze i wciąż w użyciu, wciąż zalecane do tego, by ich używać. To są tak zwane kryteria rotterdamskie z 2003 roku. Mamy różne modyfikacje różnych towarzystw po drodze, ale tak naprawdę te rotterdamskie są fajne, tylko należy je stosować świadomie. Są proste, czyli zaburzenia owulacji, to co mówię, hiperandrogenizacja, policystyczne jajniki. Mamy trzy, natomiast wystarczą dwa z trzech, by spełnić to kryterium i to prowadzi do nieporozumień, a co więcej, jest jeszcze ten drugi aspekt, ten zespół zmienia się z wiekiem. Także pacjentka lat
40-50 przecież nie będzie miała zaburzeń owulacji o charakterze, znaczy no, pacjentka po menopauze, ona nie ma owulacji, więc jak w ogóle może. Siłą rzeczy. Mhm. Tak, a dziewczyny po menopauzie również mają zespół policystycznych jajników. Dalej, jak im usuniemy jajniki, dalej mają zespół policystycznych jajników. Bo jest to cały zespół. Mhm. Bo jest to zespół hormonalno-metaboliczny, który dotyczy całego organizmu. Także to rzeczywiście prowadzi gdzieś tam do nieporozumień. No ale tak jest. Tak jest, nie inaczej. Wszystko wiem, o co chodzi. Aha, jeszcze jedna tylko ważna uwaga. Sorry, bo tak może długo trochę nie? mówię, ale co ważne w tych kryteriach, zespół policystyczny jest chorobą z wykluczenia. Czyli spełniamy te trzy kryteria, dwa kryteria, ale musimy sprawdzić, czy pacjent nie ma jakiejś rzadkiej choroby, która wygląda identycznie. I taką chorobą jest na przykład nieklasyczny, wrodzony przerost nadnerszy, NCAH, to jest dość rzadki zespół, natomiast o zgoła innym mechanizmie, patomechanizmie. I powinniśmy wiedzieć, co pacjentka ma, bo właściwe leczenie zawsze wymaga diagnozy na początku. Powiedz mi, Adam, tak orientacyjnie, szacunkowo, ilu lekarzy w ten sposób pacjentkę diagnozuje, stosuje tego typu dokładny wywiad chorobowy, zna dynamikę przebiegu i zmian tej choroby i stosuje kryteria z wykluczenia. Procentowo? Żeby to zabrzmiało rozsądnie, to jest to mniejszość. No właśnie. Wiesz, to bo tak ciebie słucham, ewidentnie słuchaj, ginekologia i gastroenterologia mają ze sobą mnóstwo wspólnego, tak ciebie słucham, wiesz co, jeżeli chodzi właśnie o te kryteria wykluczenia i jak wygląda diagnostyka, jakie są kryteria, jak się należy nimi posługiwać, to tak też brzmi trochę jak zespół jelita nadwrażliwego, który jest diagnozowany tak po prostu, a boli pana brzucha, wzdęcie, pan ma zespół jelita nadwrażliwego, zero badań, zero wykluczeń, to też tak niestety trochę wygląda. Także zobacz, jelita i pochwa, jajniki, nie tylko jajniki, jak już wiemy, rzeczywiście powiązane są. Dobra, czy można mieć PCOS, jeżeli ma się regularne miesiączki? Podejrzewam, że wiem, co powiesz, ale czy można? Można. Można, dwa z trzech kryteriów, czyli można nie mieć zaburzeń owulacji, taki fenotyp też mamy do dyspozycji i mieć wciąż zespół policystycznych jajników, czyli te dziewczyny mają problem z hiperandrogenizacją i metaboliczny. Czyli dwa z trzech. Najczęściej, no, niestety fenotypy są różne, naprawdę trzeba z dużą świadomością patrzeć na pacjentkę. Są typowy PCOS, mówiąc brzydko, to jest dziewczyna z otyłością, z brodą, łysiną, no, która nie miesiączkuje. To jest taki bardzo dramatyczny obraz. Nie ma problemów z diagnozą wtedy. Tak. I dla wielu osób to gdzieś tak się kojarzy, ale może też przyjść szczupła dziewczyna, która ma dość subtelne objawy hiperandrogenizacji, morfologię jajników policystycznych. I można im powiedzieć, że jak pani jest młoda, to pewnie to tak będzie wyglądać, ale niestety pewnie za 10-15 lat będzie to wyglądać zgoła inaczej. I zróbmy to i to, żeby to tak nie wyglądało, bo pani właśnie musi wiedzieć, co pani jest. I co panią czeka? No właśnie, Adam, i teraz przechodzę w takim razie do czegoś, co jest podstawą, pewnie interesuje większość naszych oglądających. Czy PCOS leczy się jedynie farmakologicznie? I łączę pytanie, czy przy zespole policystycznych jajników zdrowa dieta i zdrowy tryb życia i uwaga, inwersja wystarczające będą. No więc słuchaj, wszystko ci tu poruszyłam. To zależy, na czym nam zależy. To też często to swoim pacjentkom gdzieś tam mówię, że zależy, na co tak naprawdę my się nastawiamy w tej swojej terapii. Zasadniczo dla każdej pacjentki z PCOS-em powiedzieć, że dieta, jaka to jest? To jest dużo trudniejsze pytanie. Jest strasznie ważna życiowo i dla jej długości przewidywanej życia, dla jej zdrowia ogólnego. Więc dieta zawsze tak. Czy farmakologia zawsze? Nie. Farmakologię kiedy musimy tak naprawdę zastosować? Musimy wtedy, kiedy mamy dziewczyny, które w ogóle nie miesiączkują albo miesiączkują ekstremalnie rzadko. Ich jest dość mało tak naprawdę. Większość dziewczyn ma gdzieś tam czasem owulację i czasem miesiączkują, natomiast o tym też się rzadko mówi, rzadko się zwraca na to uwagę. I wielu lekarzy również niestety mówi, to twoja pani uroda. I tak po prostu są zaburzenia cyklu albo nie ma cyklu, no taka uroda, wywołamy jeden, nie, to będzie. Natomiast brak miesiączek, zupełny brak miesiączek albo bardzo rzadkie miesiączki, czytaj plus minus mniej niż 4 w roku, są niezdrowe. Stwierdzono związek między takimi ciężkimi zaburzeniami a nowotworami.
głównie błony śluzowej macicy, trzonu macicy, aczkolwiek są też inne doniesienia na temat innych nowotworów, oraz chorobowością sercowo-naczyniową. Czyli to są poważni wrogowie tak naprawdę. Tak? O to nam chodzi na koniec w leczeniu, żeby wydłużyć pacjentowi zdrowe życie. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast nie zawsze musimy zastosować farmakologię i tak naprawdę dość często możemy z jej zrezygnować. Natomiast zależy, co pacjentka będzie akceptować, na przykład w swoim wyglądzie. Zależy od nasilenia objawów hiperandrogenizacji. Dla niektórych dziewczyn konieczność depilacji kilku włosów na twarzy to nie jest wielki problem, dla innych jest nieakceptowalna. I ja wtedy mówię, okej, to nie jest bardzo szkodliwe, że te włosy tam wyrastają, bo obiektywnie medycznie nie jest. Mhm. Możemy to leczyć farmakologicznie, ale nie musimy. Dlatego kwestia samej terapii, tam jest dość dużo opcji i to wymaga szycia na miarę tak naprawdę. Trzeba porozmawiać i znaleźć ten konsensus i kompromis między mną a pacjentką i pacjentki z samą sobą, z jej objawami. Okej, okay, czyli Adam, no zobacz, jak ładnie to powiedziałeś. Tak mi pięknie, słuchaj, idziesz pod konkluzję, dieta zawsze, a leczenie niekiedy, może nie niekiedy, ale nie zawsze należy, tak? Czyli niech dieta będzie twoim leczeniem. No i super sprawa, dobra. A teraz powiedz mi w takim razie, Adam, nam powiedz, bo wiemy już, słuchaj, że dla kobiety bardzo istotne jest, no myślę, że dla wszystkich, ale dla kobiet szczególnie mam wrażenie nadal, jak wygląda, jak się prezentuje talia, sylwetka itp. itd. I to mocno wpływa na jakość życia. No nadmierne owłosienie również, bo jednak te białogłowe powinny być, wiesz, owłosione tylko w określonych miejscach. To już doskonale wiem, ale słuchaj, pojawia się kolejny problem, tak? Bo ty teraz mówisz o bardzo istotnych rzeczach, jak długość życia, jak zwiększone ryzyko zespołu naczyniowego, tak, sercowo-naczyniowego, jak insulinooporność, czyli cały ten zespół metaboliczny, który, drogie pani, nie wpływa tylko na to, że mamy tu i ówdzie za dużo i za łatwo przyjmujemy na masie ciała, przybieramy, ale też na to właśnie, jakie jest ryzyko u nas występowania chorób w przyszłości, to poważnych chorób. No ale teraz przejdźmy do tego momentu, do którego większość kobiet dochodzi, czyli chęć posiadania potomstwa. Bo wiesz, zespół policystycznych jajników, okej, może być uporczywy, jeżeli chodzi o masę ciała, wygląd, owłosienie, ale w pewnym momencie no, większość z nas chce się, powiem, poddawać reprodukcji, jak to ładnie nazwę medycznie, i wtedy rzeczywiście często pojawia się, rozumiem, problem. Chociaż nie zawsze musi, jak na samym początku wspomniałeś. Tak. I co wtedy? Dotyczy to głównie dziewczyn, które mają ciężkie zaburzenia owulacji. I co wtedy? Znowu wszystko zależy. Zależy, w którym miejscu chociażby życia jesteśmy, bo to ogólnie w płodności, czym wcześniej, to mamy większy, mówiąc oględnie, plus, tak? A gdy pacjentka zgłasza się, mają lat 35 plus, 38 plus, no jesteśmy już nerwowi i zalecamy jej dość agresywne postępowanie. Ale co do zasady i u większości pacjentek, czy przychodzą dość młode dziewczyny, I mówią, no mam ten PCOS, albo ktoś mówił, że mam kiedyś i mamy taki pomysł, żeby posiadać dziecko, to co my mamy zrobić? Na początek bardzo rozsądnym jest sprawdzenie pacjentki pod kątem zaburzeń, nasilenia zaburzeń hormonalnych, określenia, czy ona ma jakieś szanse, żeby zajść samodzielnie, i bardzo często ma. Jeśli ona ma czasem owulację, to my tym dziewczynom powinniśmy dać po prostu trochę czasu, tym parom trochę czasu. Jeśli to są naprawdę młode osoby poniżej 25 roku życia, spokojnie możemy dać rok. Trzeba im powiedzieć, że tak jest, że szansa na zajście w ciążę podczas jednej owulacji u zdrowej pary, zupełnie bez żadnych zaburzeń, wynosi 25% plus minus. To nie jest tak, że w miesiąc zachodzą wszyscy w ciąży. Więc dajcie sobie trochę czasu. Ja im też podkreślam, że medykalizacja tego procesu od początku, czyli że my zaczniemy włączać leki, robić timed intercourse, czyli współżycie według ultrasonografii, według ocen owulacji, to przysporzy bardzo dużo stresu, a koszt psychiczny leczenia niepłodności jest ogromny, jest zawsze największy. Mm-hmm. I na początek warto dać im trochę czasu. Trzeba sprawdzić, takiej dziewczynie zawsze sprawdzić tarczycę. PCOS współwystępuje nagminnie z niedoczynnością tarczycy i to może być dodatkowy czynnik ograniczający i taką świadomość trzeba mieć, ale powiedzieć, ok, jeśli pani ma te miesiączki swoje co 4-6 tygodni, można się wspomagać testami owulacyjnymi, chociaż znowu to jest nadmierna medykalizacja i co do zasady można dać im po prostu czas. Jeśli wam nie wyjdzie, mamy dobre parametry jajnikowe, wyjściowe, okej, to my możemy poczekać. Jak przychodzi dziewczyna, która nie miesiączkuje w ogóle przez rok, dwa, no to trzeba wywołać jej owulację, to wtedy idziemy w leczenie.
Więc tak to wygląda. Więc ja wtedy daję często, jak już mówimy o takich nie stricte lekowych interwencjach, to zalecenia dietetyczne, tak? Często jest to po prostu dieta z niskim indeksem glikemicznym. Jeśli dziewczyna ma duży problem metaboliczny, to zachęcamy do redukcji masy ciała, względnie możemy ją wspomagać lekami. Powiedzieć, ok, dajmy wam czas, pani będzie się starać, zdrowo odżywiać, tak? Niech tam w tej diecie będą antyoksydaty, niech będą zachowane proporcje dietetyczne, to już trochę dryfuję w stronę dietetyki, ale dziewczyny... Dryfuj, bo to jest istotne. Bardzo lubią węglowodany, a węglowodany nie bardzo lubią dziewczyny z PCS-u. Insulina oporność raz jeszcze. I ten związek prowadzi do kłopotów. A powiedz mi, Adam, już tak zapytam z punktu widzenia, słuchaj, naszych oglądających, tak? Czyli już wiemy, ok, że jeżeli mamy odpowiedni wiek, jak zawsze, to próbujemy naturalnie siłą rzeczy, jeżeli mamy ten czas, jeżeli nie mamy tego czasu, no to przyspieszamy i oczywiście intensyfikujemy działania, ale to wydaje mi się, że wygląda to w każdym przypadku, nie tylko zespołu policystycznych jajników, że jeżeli ten czas ucieka, no to nie masz tyle czasu, żeby próbować naturalnie. Natomiast powiedz mi, czy są w ogóle jakieś doniesienia odnośnie... że tak powiem, utrzymania ciąży u pacjentki z zespołem policystycznych jajników, czy tam są jakieś gorsze rokowania aniżeli u osoby zdrowej w momencie, kiedy już tą ciążę zajdzie, czy też nie? Czy to się w ogóle niczym nie różni? Różni się, ale nie ma dramatu, można by tak to powiedzieć. Wyniki badań są niekiedy sprzeczne, ale można spróbować taki ostrożny wniosek wysnuć, że ryzyko poważnych powikłań, czyli poronień albo martwych urodzeń, nie jest bardzo istotnie podwyższone. Być może jest, ale nie jakoś dramatycznie. Nie traktujemy z definicji tych ciąż jako ciąże wysokiego ryzyka w tym aspekcie. Natomiast niektóre choroby związane głównie znowu z metabolizmem, metabolizm przede wszystkim w PCS-ie, występują częściej, czyli mamy częściej cukrzycę ciążową, a za cukrzycą ciążową idą zaburzenia wzrastania płodu, czy w górę, czy w dół, to są jeszcze gorsze. Powikłania okołoporodowe, no częściej występują również zaburzenia krążenia, czyli mamy nadciśnienie związane z ciążą, i to jest poważne powikłanie, więc jesteśmy ostrożni, wyczuleni na pewne patologie, które częściej występują dziewczyn z PCOS-em, ale nie można powiedzieć, że jest to zespół, który dramatyzuje przebieg ciąży. To nie. Są tam problemy, ale zazwyczaj z nimi możemy sobie radzić. Dobra. Słuchaj, rozumiem też, że idąc z tym tokiem, są też prawdopodobnie pacjentki, które mają zespół policystycznych jajników, bez problemu zachodzą w ciążę i nie ma tutaj żadnych problemów. Także tutaj, wiesz, zależy mi na tym, żeby podkreślić i nie generalizować, czyli to, od czego ty rozpocząłeś nasze dzisiejsze spotkanie, bo ja osobiście w swoim najbliższym gronie też mam dziewczyny, swoje przyjaciółki, którym powiedziano przy pierwszej diagnozie, bez dzieci, tak? Nie będzie można mieć dzieci, albo będą problemy. I to jest rzeczywiście strasznie obciążające psychicznie, zanim jeszcze ktokolwiek się zacznie starać, a to już dostaje na wejście informację, że na pewno te problemy będą, no to podkreślamy raz jeszcze, w medycynie na pewno nie ma nic i tutaj również ten problem się wcale nie musi pojawić. Dobra, Adam, a jak to, słuchaj, z genetyką wygląda? Czy zespół policystycznych jajników jest dziedziczny? Jest. Jest, ale nie w takim stopniu i nie w taki sposób, jak wiele osób myśli o chorobach dziedzicznych, czyli że ja mam, to moja córka będzie miała i jej córka będzie miała. Jest tło dziedziczne, ale to właśnie szansa przekazania potomstwa zespołu policystycznych jajników jest szacowana na jakieś 25, może trochę więcej, procent. Więc my nie znamy do końca czynników, najprościej mówiąc, bo znamy jakie potencjalne geny, ale nie znamy w sumie jednoznacznie czynników odpowiadających za zespół policystycznych jajników. Ja czasem dziewczyny się pytają, że dlaczego, skąd jest ten zespół. Ja mówię, najprościej odpowiedzieć, że nie wiemy, nie wiadomo. Ja mogę to pani... było moje kolejne pytanie, ale słuchaj, nie idziecie w żadnym kierunku, zawsze są jakieś hipotezy medyczne, także Adam, na pewno w jakimś kierunku idziecie. No. Oczywiście, że idziemy, tam dominuje taka hipoteza dwóch uderzeń, czyli że jest tło genetyczne, różne geny są brane pod uwagę, ostatnio geny AMH, MH receptora, ale wymienia się genów można bez końca. Tak naprawdę, bo wnioski są na tyle niejednoznaczne, że pojawiły się bardzo dużo. Czyli pojawia się tło genetyczne,
I do tego tła genetycznego musi być coś jeszcze. I tu różne czynniki brane są pod uwagę, czyli czynniki na przykład związane z ekspozycją płodu na hormony w życiu wewnątrzmacicznym. My wiemy, że to jest na pewno szalenie ważne. I może wywoływać, w modelach eksperymentalnych na zwierzętach w taki sposób wywołuje się między innymi zespół policystycznych jajników. Czynniki środowiskowe, czyli również dietetyczne, być może endocrine disruptors, ale tutaj to pole, co jest tym drugim czynnikiem, jest bardzo szerokie i trudno jednoznacznie powiedzieć. Ale przy tym od razu temacie jeszcze jedno, bo czasem siada przede mną dziewczyna z mamą i ta mama się pyta, czy ja mogłam temu zapobiec? Albo czy ja to jest wina, czy moja, czy może taty męż? Więc nie bardzo mogłam temu zapobiec. Nasza wiedza na temat etiologii tego zespołu nie pozwala tego na ten moment stwierdzić, że jakbym coś zrobiła w ciąży albo przed ciążą, to by było super. Okay? No to też jest ważne, bo pacjenci się potem gdzieś obwiniają, prowadzi to do konfliktu. Okej, czyli to tak brzmi trochę, czy zadam tobie takie pytanie, czy zespół policystycznych jajników będzie bądź jest kwalifikowany do chorób, które mają podłoże autoimmunizacyjne? Czy też w tym kierunku nie idziemy? Nie jest to dominująca teoria, tak można powiedzieć. Dobra. No, oczywiście znowu głosy, że to jest ten second hit, czyli to ten drugi czynnik. Ale nie kwalifikowałbym tego do tych 80 znanych klasycznych chorób autoimmunologicznych, tak, z naszym Hashimoto na czele, nie. Z tego względu pytam, że wiesz, to brzmi tak na dobrą sprawę, uwarunkowanie genetyczne plus czynnik wywołujący brzmi jak typowy opis tak na dobrą sprawę większości chorób z autoagresji. Stąd moje pytanie, bo jeżeli jednak chodzi o autoagresję, to w niektórych chorobach wiemy, jakie te czynniki wywołujące aktywują u osoby podatnej genetycznie i coś tam można zrobić. Rozumiem, że na tej waszej działce, na tym waszym polu jeszcze te czynniki są niedokładnie zidentyfikowane. Tak, intelektualnie analogia jest jak najbardziej słuszna i oczywiście można takie skojarzenie mieć, natomiast brak jasnych dowodów by miało to na ten moment duże znaczenie. To poczekamy, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie, zawsze to się zmienia bardzo szybko, więc otóż to. To dziś może za chwilę być nieaktualne. Dobra Adam, kolejne moje pytanie, słuchaj, bo zahaczaliśmy o tą dietę, zahaczaliśmy, czy w takim razie, bo mówisz dieta o niskim indeksie glikemicznym, no czyli co, obcinamy węglowodany, słuchaj, wprowadzamy te pokarmy rzeczywiście, które są glikemiczne dostosowane, czy jest jakaś taka odgórna dieta, którą ty każdej pacjentce zalecasz, która ma zespół policystycznych jajników, czy są takie oficjalne wytyczne, czy też ta dieta powinna być jednak indywidualnie dopasowywana? Jak to z tym żywieniem w chorobie wygląda? Jak w każdych badaniach żywieniowych, badania są trudne i trudno o jednoznaczne rekomendacje, więc towarzystwa międzynarodowe ten temat dość oględnie, zależy dieta, modyfikacja i dominuje wciąż w tych oficjalnych, powiedzmy, dokumentach prymat diety zbilansowanej, zawierającej antyoksydanty, czyli dominującym źródłem energetycznym powinny być węglowodany. Przy czym powinniśmy zwrócić uwagę na indeks glikemiczny. Ale zupełnie szczerze powiem, że praktyka kliniczna nauczyła mnie, że to wymaga ogromnego wyczucia indywidualizacji. I zdarza mi się sięgać po rzeczy, no cóż, mniej popularne, niekiedy kontrowersyjne, czyli nie tylko diety z niskim indeksem glikemicznym, ale trzeba się zastanowić nad dietą niskowęglowodanową niekiedy. Jak o to miałam się zapytać, jak postrzegasz te diety niskowęglowodanowe właśnie w zespole policystycznych jajników, bo one są w tym moim takim nurcie, są, słuchajcie, zawsze dwa nurty żywienia, jest nurt żywienia klasycznego, zgodny z IZZ-em, jest nurt żywienia alternatywnego, z reguły zgodny z tak zwaną medycyną funkcjonalną, to tak zwane amerykańskie badania i jest ten nurt gdzieś tam po środku, gdzie my się staramy zawsze być, ale rzeczywiście no, pacjentki, które do nas trafiają, to chyba ta dieta, słuchaj, niskowęglowodanowa jest taka najmodniejsza ostatnio. Tak na dobrą sprawę. Jest modna i one się bardzo często lepiej czują i te badania też są lepsze. Tak, Patrycja, zupełnie szczerze ci powiem, że mówienie o tym na forum jest dla mnie trudne, bo ja jestem wciąż lekarzem medycyny klasycznej, więc mam swoje wewnętrzne opory przed
mówię co dla mnie, upublicznianiem tego. Ale zawsze można powiedzieć, że w wybranych przypadkach. Zawsze no, można tak powiedzieć. No. Tak, znaczy, tak, nie, tak, żeby. Indywidualna terapia ma sens dla poszczególnych pacjentów i trzeba mieć tę świadomość. Ja uważam, że trzeba mieć też odwagę. Nie? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, tak, bo ja tak dopytuję, nie, absolutnie, Adam, nie każe ci się teraz stawiać na straży tego, że u każdej pacjentki z zespołem policystycznych jajników to tylko ketoza i ketoza będzie dobra. Z tego względu, słuchajcie, że rzeczywiście dieta ketogeniczna, która ma udokumentowane działanie tak naprawdę w problemach neurologicznych, na przykład w padaczkach, zwłaszcza padaczkach lekoopornych, ona jest eksperymentalnie stosowana w innych chorobach czy zaburzeniach. Jest stosowana, słuchajcie, chociażby w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Natomiast my też zawsze podkreślamy, że to absolutnie nie jest protokół żywieniowy, który powinien być długotrwale, przewlekle stosowany, bo to jest dieta po prostu z reguły źle prowadzona i dosyć mocno niedoborowa. Także ja cię tak troszkę ciągnę za język, bo rzeczywiście czasami to ścięcie węglowodanów, niekoniecznie dieta ketogeniczna działa fajne rzeczy, ale to też nie jest przez nas zalecany sposób żywienia, także spokojnie, słuchaj, kontrowersyjnie, troszkę eksperymentalnie, ale warto wiedzieć, że opcje są różne. Dobra, to jak już teraz ciągnę, słuchaj, za język, to o bakteriach porozmawiamy, no bo ja sobie nie mogę odpuścić z tego prostego względu, że ja się za bardzo, jeżeli chodzi o zespół policystyczny jajników, nie wypowiem, bo nie jestem specjalistą i się staram w tych sytuacjach raczej nie wypowiadać, ale jeżeli chodzi o bakterie, to badania są fajne. My wszystko łączymy siłą rzeczy z mikrobiomem, więc duża grupa naszych obserwatorów gdzieś tam jest, może nie fanatykami, ale fanami bakterii jelitowych. Słuchaj, czy jest połączenie pomiędzy rzeczywiście układem mikroflory, mikrobiomu, a rozwojem tego zespołu policystycznych jajników? Jest. Które to pytanie ma o tyle sens, że tak na dobrą sprawę mikrobiom jelitowy mocno wpływa na układ hormonalny. I kobiety, i mężczyzny dużo robi, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonami płciowymi. Wpływa też na ryzyko insulinoleptynooporności. No więc jak znalazł, słuchaj, się wpisuje w tą ideę zespołu policystycznych jajników. A wpisuje się. Oczywiście, że się wpisuje. Historia zaczęła się z takiego właśnie pomysłu, gdzieś tam naukowo, jak sprawę przeanalizować w literaturze, że ktoś padł na to, że to powinno zadziałać. I jesteśmy na etapie, trudno powiedzieć, że zaawansowanym, jeśli chodzi o badania dotyczące zastosowania modyfikacji mikroflory w PCOS-ie, ale już mamy pierwsze badania. My w medycynie klasycznej uwielbiamy randomizowane badania kliniczne, jak to pacjentom też często tłumaczy, jednym dajemy to, drugim dajemy. I zaślepione, i wszystko jest super. Tak, i sprawdzamy, czy to działa. I pojawiły się pierwsze badania kliniczne dotyczące zastosowania faktycznie modyfikacji tej mikrobioty jelitowej i wyniki są zachęcające. Także jest miejsce i potencjał, także ma to sens od strony patofizjologicznej, ta mikrobiota jelitowa na pewno w dużym stopniu wpływa właśnie na te procesy insulinoporności, na tą najcięższą trzecią nogę zespołu policystycznych jajników. W związku z tym jest potencjał, by to leczyć od tej strony i pierwsze badania, które się pojawiły, mówią, że tak, nie pomaga na wszystko, bo nic nie pomaga. Jak wszystko, nic nie pomaga na wszystko. Ja się zgadzamy w pełni, nie ma też leków idealnych i nic nie pomaga na wszystko. Niemniej są aspekty, dotyczą głównie chyba związane wciąż z insulinoopornością, które możemy poprawić, modyfikując tę florę jelitową. Nawet poznańskie nasze badania tutaj noszą światło na ten temat, bo profesor Banaszewska takie badania poczyniła, bardzo dobrze są opublikowane, są wiarygodne i no, też na to patrzymy zawsze w medycynie, czy są wiarygodne, no są. Także jest pole do popisu. Czyli słuchajcie, drogie panie, które macie problem z zespołem policystycznych jajników, zobaczcie, nie zawsze i nie tylko farmakologia, bardzo istotna jest dieta, modyfikacja stylu życia, jako że traktujemy troszkę ten zespół jak chorobę metaboliczną, a jeżeli choroba metaboliczna, to mikroflora. Ja cię, wiesz, też pytam o to, bo ja strasznie lubię badania, w ogóle ten mikrobiom lubię, uwielbiam probiotyki też i tak sobie zawsze ryję po tym PubMedzie, czyli tym portalu, słuchajcie, gdzie my szukamy randomizowanych badań klinicznych z podwójną ślepą próbą, czyli tych najbardziej wiarygodnych, czytamy, co tam się na świecie dzieje.
Ja w tej mojej branży bardzo lubię badania, wiesz, na myszach z przeszczepem kału. Jak jest coś badane na myszach i przeszczep kału, to mnie się to badanie bardzo podoba. To było, słuchajcie, takie badania są często robione, mamy myszy jałowe, germ free, czyli takie, to jest taki idealny biorca. On w ogóle, słuchajcie, takie zwierzątko w ogóle nie ma bakterii jelitowych, czyli wszystko bierze. Aczkolwiek niestety te myszy, słuchajcie, z uwagi na brak bakterii jelitowych, mają ogólne zaburzenia metaboliczne i wymagają na przykład zwiększonej podaży energetycznej o nawet 20-30% w stosunku do takich zwykłych skolonizowanych myszy. Natomiast rzeczywiście przeniesienie flory jelitowej, czyli transfer kału od kobiet z zespołem policystycznych jajników do takich biednych zwierzątek, wywołało u nich zaburzenia hormonalne w wyglądzie klinicznym przypominające PCOS-a, także no coś tam ewidentnie na rzeczy jest. Natomiast troszkę za wcześnie jeszcze, żeby mówić o tym, jak te zaburzenia odwracać. Wiadomo, że podstawą jest dieta, probiotykoterapia, czyli wszystko to, co wspomaga mikrobiom, ale jakie probiotyki, jak to powinno wyglądać, to jesteśmy jeszcze, słuchajcie, na początku. Natomiast na pewno warto się tym swoim mikrobiomem, słuchajcie, zainteresować, bo jest to bardzo istotny element całego parametru zwanego metabolizmem. Dobra, no musiałam sobie wprowadzić, przepraszam cię, słuchaj, te moje probiotyki, bo jak ja tak czytam i naprawdę nie przesadzam, to wydaje mi się, że mikrobiom ma znaczenie w każdej, ale to każdej, słuchaj, jednostce chorobowej, zwłaszcza w tym XXI wieku, gdzie bardzo duża grupa chorób to są choroby jednak cywilizacyjne. Tak, tak, tak. Zaskakująco dużo chorób okazuje się mieć tę komponentę w sobie. Ostatnio wiele się dowiedzieliśmy na temat bakterii, które nas zasiedlają, ale tak gdzieś tam, jak zaznaczyłaś, też właśnie to czyni te badania często trudnymi, gdyż jak ją zmodyfikować? No, modyfikujemy ogromną sieć, więc co wprowadzić, co usunąć, jak to zrobić? Jak zwykle w medycynie wszędzie diabeł tkwi w szczegółach. Tak, właśnie, wiesz, zawsze takim problemem z kolei u ciebie, wiesz, dowiedzieliśmy się na przykład, że policystyczny jajnik wcale nie świadczy o zespole policystycznych jajników. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z mikrobiomem, to podstawowym problemem jest to, że pacjenci uważają, że sobie łykną jeden dobry probiotyk, wiesz, ten najlepszy, taka bomba probiotyczna, i połykają dwa tygodnie i flora odbudowana, all set i startujemy, wszystko dobrze. A tak na dobrą sprawę, no ten mikrobiom cierpi z uwagi na styl naszego życia. To się umówmy, żyjemy średnio, higiena życia leży, dieta leży i dużo rzeczy leży. No i ten mikrobiom, słuchaj, po latach uszkadzany przez dwa tygodnie jednym probiotykiem się nie odbuduje. I jeszcze raz podkreślamy, drodzy Państwo, mam tu dzisiaj dietetyka również, więc to jest równie istotne. Bez zdrowej diety wysokobłonnikowej, zróżnicowanej, nieprzetworzonej, żaden probiotyk Wam nie da zdrowego mikrobiomu, bo tak na dobrą sprawę, słuchajcie, to jest po prostu niemożliwe. Dobra, Adam, słuchaj, ostatnie pytanie w takim razie do Ciebie, bo już będziemy powoli, słuchajcie, kończyć. Przed laty leczenie z powodu PCOS, pęcherzyki w jajnikach, brak miesiączki, a co za tym idzie, bezowulacyjne cykle i lecimy. Laparoskopia, histeroskopia, hormony w normie, upragniona ciąża, kropka. Po latach pojawił się problem z insulinoopornością i znów widoczne pęcherzyki w jajnikach. Co robić? Nie planuję już ciąży. Czyli pytanie, czy leczyć, czy też podejrzewam, że nie leczyć, czy pytanie, czy nie leczyć. Jak Ty to widzisz? To zależy pewnie. Typowa historia, to tak jak powiedziałem, ewolucja zespołu policystycznych jelników, od zaburzeń miesiączkowania po nasilony zespół metaboliczny. No i co? Leczyć to, co potrzebujemy leczyć, czyli leczyć metabolizm na tym etapie głównie. Leczyć głównie metabolizm. To było dobre ożywcze, słuchaj, takie amerykańskie. Byłem przekonany, że wyciszyłem. Tak jest z reguły. Trudne było to. Także leczyć przede wszystkim metabolizm, a pytanie, jak leczyć, to jest bardzo dobre pytanie. Podobnie jak ty powiedziałaś, że mikroflory jelitowej nie da się szybko zmienić, tak samo metabolizmu. Słuchajcie, ten metabolizm przez lata uczy się tej patologii, uczy się tego nadmiaru energii, uczy sobie radzić z tym niestety w sposób patologiczny i odwrócić to jest. Czym więcej mamy lat, tym trudniej. I dlatego gdzieś tam zdarza mi się sięgać po dość ekstremalne zalecenia, niekiedy, no może szumnie zwane ekstremalne, ale z punktu widzenia klasycznej dietetyki, o której wspominałaś, ekstremalne, żywieniowe, bo czasem musimy przełamać coś w tym organizmie i poprawić. Więc nie ma konieczności często farmakoterapii, jeśli jest możliwość na tyle modyfikacji stylu życia, by osiągnąć pożądany cel, czyli redukcję masy ciała, poprawę metaboliki. Natomiast jak nie idzie, czasem pomagamy. No okej. Okay. Słuchaj, tak sobie teraz myślę, że my teraz, zresztą myślę sobie tak zawsze, że my teraz troszkę się wszystko pozmieniało, my już nie cierpimy na niedożywienie ilościowe, ale jakościowo, słuchajcie, to ta jakość naszej żywności leży i kwiczy.
Ostatnie pytanie. Pani Monika pyta, czy poleca Pan jakieś suplementy diet? Poleca Pan, Panie Adamie? Zdarza się. Zdarza się i prawdopodobnie, słuchajcie, to zależy od pacjentki, od tego, co jest potrzebne. Drodzy Państwo, dr Adam Czyżyk był moim gościem. Pan doktor jest ginekologiem i dietetykiem ze szkoły klasycznej, ale zdarza mu się, słuchajcie, podejść do pacjenta czasami nieco inaczej, także po prostu ma podejście indywidualne. Raz jeszcze przypominamy, damy namiar, Adam przyjmuje w Poznaniu, także wszystkie panie, które mają problem, nie tylko z zespołem policystycznych jajników, ja osobiście bardzo polecam. Adam, bardzo, ale to bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów związanych, powiązanych, tak, ginekologia i dieta jest całe mnóstwo. Także mam nadzieję, że się widzimy pierwszy, nie ostatni raz. Tak, również dziękuję. No, intelektualna przygoda, także bardzo fajnie. I Państwu dziękujemy, bo słuchajcie, piątek wieczór, 18:15, a Państwo tu dzisiaj z nami byliście. Bardzo nam jest miło z tego powodu i słuchajcie, mamy nadzieję, że do zobaczenia. Miłego piątku, miłego weekendu. Trzymajcie się. Dziękuję, Adam, raz jeszcze. Do zobaczenia. Dzięki.